Transmisja beatyfikacji Jana Pawła II z Watykanu oraz składanie kwiatów pod pomnikiem Zwycięstwa i Wolności. Tak w Chrzanowie minął 1 maja. Choć w tym roku 1 maja upłynął przede wszystkim pod znakiem beatyfikacji Jana Pawła II, w Chrzanowie Lewica nie zapomniała także o uczczeniu Święta Pracy. W niedzielę o godzinie 9 na Placu Tysiąclecia ponad 30 działaczy SLD i sympatyków Lewicy już tradycyjnie złożyło kwiaty pod pomnikiem. Święto Pracy wpisuje się w naukę Ojca Świętego, o czym ci, którzy się na niego powołują, nie pamiętają. On mówił, że drogą Kościoła powinien być człowiek. A my to, co robimy, czcząc Święto Pracy, zwracamy mu uwagę, że człowiek jest najważniejszy. Godzinę później rozpoczęła się transmisja mszy beatyfikacyjnej z Rzymu. Można ją było obejrzeć zarówno na telebimie, do którego podłączono głos, jak i w sali kina Sztuka. Deszczowa pogoda odstraszyła jednak mieszkańców od oglądania mszy na ekranie diodowym. Tylko kilku osób deszcz nie zdołał przegonić. Natomiast z możliwości obejrzenia mszy w kinie skorzystało kilkadziesiąt osób. Było warto, bo jak przekonywały, odbiór takiego wydarzenia na dużym ekranie to niepowtarzalne przeżycie. A czy nie lepiej było na przykład zostać w domu? Pogoda nie za bardzo dzisiaj ładna? Lepiej tu na sali kinowej, duży ekran jest, ładnie się ogląda. Takie transmisje to jest fajny pomysł? Fajny pomysł, dla mnie tak. Transmisja trwała do godziny 13. Jak policzyliśmy, w kinie Sztuka mszę oglądało w sumie około 80 osób.